and the light. Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Wreszcie są po tylu latach nowe Gwiezdne Wojny. No i jak jest? Jest nieźle. Jest dobrze. Jest fantastycznie! Jakbym się cofnął w czasie. Słuchajcie, jak się pojawia ten napis, uderzają fanfary, wręcz ściska za gardło. The Dark Side. Minęły całe lata. Gdzieś na pustyni rdzewieje sokół milenium. Jakaś dziewczyna zbiera złom, a znaną galaktyką rządzi nowy porządek. Ale ruch oporu ma szansę. Ostatnią szansę. Rey mieszka na jakiejś pustyni we wraku i to do niej przez przypadek trafia ścigany przez wszystkich droid. Where do you come from? I know all about waiting. For my family. I ściąga śmierć, szturmowców i zdrajcę. We cannot run them! We might! In that quad jumper! Hey! We need a pilot! We've got one! You! Kto jest kim? O co walczy? Przed kim ucieka? Więzy krwi są w tym filmie, moi drodzy, zaskakujące i stop, więcej fabuły wam nie zdradzę. Ale J.J. Abrams dał mi to, na co czekałem całe lata. Świetlne. Dał znowu moc, uczucia i tę siłę, która właśnie tworzyła Gwiezdne Wojny. Tę odrobinę magii i poezji w całej tej wielkiej przygodzie. Zdjęcia są fantastyczne, a znakomita muza, scenografia, cały ten wykreowany świat robi niesamowite i, uwaga, uwaga, bardzo znajome wrażenie. A aktorzy? Han Solo, jak zwykle, cudowny, ironiczny, kochamy go. A młodzi? Młoda Rey i nasz czarnoskóry bohater, przyjaciel Finn naprawdę dają radę. Pasują tutaj, mają chemię i no, powiem wam, obawiałem się o to, kiedy pierwszy zwiastun zobaczyłem wiele, wiele miesięcy temu. I don't know your name. Finn, what's yours? I'm Rey. Ale są dwa wybory reżysera, które kompletnie mi nie pasują. Jeden to rudowłoso, piegowaty generał, a drugi, lepszy, ma swoją historię i dramat, ale coś tam mi też nie zagrało. Ale wam nie zdradzę tego, bo może będziecie mieli zupełnie inne odczucia. Have you felt it? But I've got nothing to fight for. Akcja pędzi, za chwilę zwalnia. Bohaterowie szaleją, ciągłe walki, coś się dzieje. Powiem wam, że nowe Gwiezdne Wojny to wielki powrót. Znani bohaterowie, Han Solo, Leia, R2-D2, C-3PO, po prostu wszystko, co znamy. To wielki powrót do przeszłości, gdzieś w odległej galaktyce, którą pokochaliśmy i którą świetnie znamy. Ale jednocześnie największy plus tego filmu jest też jego największym minusem, najważniejszym minusem. Paradoks? Może raczej powtórka. Powtórka z Nowej Nadziei. Ci, którzy dobrze pamiętają tamten film, będą mieli momentami tak zwane déjà vu. Ale to będzie fantastyczne déjà vu. My father has it. I have it.
My sister has it. You have that power too. Moi kochani kinomaniacy, fantastyczne emocje, uczucia, wzruszenia, akcja, wszystko w tym filmie jest. Ja tylko sobie wymazuję w pamięci klony i całą drugą plastikową trylogię, a nowe Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy na 10 w skali kinomaniaka daje temu filmowi 9, bo moc wróciła, a ja znowu pokochałem Gwiezdne Wojny. I will finish what you started.